dwie obok siebie, podobne. Zanim prezydent oficjalnie otworzył tegoroczny wrzesień jeleniogórski, na scenie wystąpiły lokalne zespoły oraz znana m.in. z udziału w programie Must Be The Music kapela Fairy Tales Show. Zostali dostrzeżeni, dotarli do półfinału, no i jak powiedziałem, była tutaj jedyną okazją, żeby pokazać ich, tych młodych ludzi, a bardzo mi zależy również na publiczności jeleniogórskiej, bo sobie doskonale mnie cenią. Zresztą mówią, że Jelenia Góra ma to do siebie, że warto tu przyjeżdżać i warto pokazywać nową muzykę. Występowaliśmy na Lidze Rocka bardzo dawno temu i było fenomenalnie. To jest świetna impreza, naprawdę. Pierwszy raz graliśmy w klubie takim, gdzie było tak dużo ludzi po prostu. Mega impreza, naprawdę polecamy. No i na finale Ligi Rocka też zagraliśmy. Jesteśmy zadowoleni, piękne miasto, wspaniała tutaj liczba. Zagłębie takich punków, tak mi się wydaje, i metali. To jest mega, mega fajne. W tym roku jeleniogórski wrzesień okazał się szybszy od września kalendarzowego, a jego rozpoczęcie miało miejsce w ostatnich dniach sierpnia. No trochę śmiesznie, bo jeszcze w sierpniu, ale to dwa ostatnie dni wakacji. Tak wielki karnawał jeleniogórski w momencie, kiedy w górach już jesień, my zaczynamy. No, myślę, że to bardzo dobry pomysł, że tyle lat kontynuujemy tą tradycję i dobra okazja, żeby jeleniogórzanie jakby na miękko przeszli do tego roku bez wakacji. Młodzi ludzie, żeby mogli się pobawić. Gdy na scenie pojawił się Muniek Staszczyk wraz z zespołem, tłum zaczął się zagęszczać, wypełniając wolno do tej pory lotniskową przestrzeń. Grupa zagrała swoje kanoniczne kawałki, takie jak Gink lub Warszawa, jednak nie zabrakło nowych utworów. Część z nich to wykonania premierowe, które dopiero zostaną wydane na płycie. Po 20 latach wychodzi taka reedycja płyty Prymityw, opatrzona trzema takimi bonusowymi nagraniami. Dwa z tych nagrań dzisiaj będziemy grać. To jest po pierwsze utwór Pole Garncarza, a po drugie Jałta, czyli cover piosenki Jacka Kaczmarskiego. Cała ostatnia płyta jest jakby bardzo zrobiona analogowo i jest jakby hołdem oddanym klasycznej muzyce, w tym szeroko rozumianego hołd do bluesa, do folku i tak dalej. Jutro kolejny dzień koncertów będzie mocno punkowo, zwłaszcza że swój jubileusz będzie obchodzić grupa Leniwiec. Wystąpią też zaprzyjaźnione z jeleniogórską kapelą zespoły. Natomiast gwiazdą wieczoru będzie Dawid Podsiadło.